Dzień dobry Państwu, jest wtorek, z tej strony Jakub Dymek i jest ze mną mój redakcyjny kolega z przeglądu. Robert Walenciak. Udało nam się na tyle, widzisz, dojrzeć w tej formule, że wreszcie możesz wypowiedzieć swoje imię i nazwisko w mianowniku. Także idziemy ku prostej, oszczędnej, nowoczesnej formule, prostocie i jakże pożądanym minimalizmie. To jest przeglądowy przegląd wydarzeń, jak co tydzień omawiamy dla Państwa razem z Robertem istotne, często niestety niepokojące i ważne wydarzenia i doniesienia prasowe minionych dni. Zaczniemy dzisiaj trochę nietypowo, bo od większego wstępu, który ja chciałbym wygłosić, bo dzieją się równolegle dwie rzeczy, które pozornie czy fasadowo mogą wydawać się ze sobą niezwiązane, a związane są ze sobą moim zdaniem bardzo. Otóż minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ogłosił wielką reformę. On używa słowa rewolucja, ja bardzo tego słowa nie lubię, ale szczególnie w tym kontekście wymiaru sprawiedliwości, która po raz kolejny ma poprzestawiać to, jak zorganizowane są polskie sądy, tych sędziów, którzy się ministrowi nie podobają, delegować gdzie indziej, może zwolnić trochę etatów, innych do orzekania, zachęcić, mówiąc ładnie i eufemistycznie, i sprawić, tu cytat, że sądownictwo będzie bliżej obywatela. Gdyby tak rzeczywiście było, to ja bym problemów z tą reformą nie miał i sam bym jej kibicował, ale jak to w przypadku reform wymiaru sprawiedliwości, którym patronuje Zbigniew Ziobro, sprawa tak prosta nie jest. I po drugiej zaś stronie trwa graniczny konflikt z Aleksandrem Łukaszenką, którego narzędziem są bezbronni, niewinni w tym wszystkim ludzie, którzy wysyłani są pod polską granicę, mamieni obietnicą przedostania się do Unii Europejskiej, którzy od kolejny już miesiąc przecież, bo chyba ta historia sięga tak naprawdę ostatnich dni sierpnia, koczują pod granicą, próbują przedrzeć się przez lasy, giną nierzadko i padają ofiarą przemytników, przestępców i rozmaitych szykan służb granicznych, przede wszystkim tych ze wschodu, choć nie wyłącznie. I dlaczego ja łączę te dwie sprawy, czy dlaczego mówię o nich na jednym oddechu? Ano dlatego, że dziś Polska potrzebuje pomocy i zwraca się o tę pomoc niechętnie, ale jednak do dwóch ośrodków, do Waszyngtonu i Brukseli. I jednocześnie są to te same ośrodki, są to te same stolice, które są skonfliktowane z Polską przede wszystkim o jeden wymiar działania rządu Zjednoczonej Prawicy, czyli praworządność właśnie. Innymi słowy, i tu już zmierzam do końca, kłócimy się dziś z tak potrzebnymi nam sojusznikami dokładnie o tę sprawę, która nie jest tego warta, to w ogóle, po pierwsze, ale też o tę sprawę, na której cała legitymizacja partii i środowiska Zbigniewa Ziobry wisi, czyli nieustanne mieszanie kijem w kotle polskiego sądownictwa bez większych widocznych pożytków też dla obywateli. Gdybyśmy tylko, mówię tu my jako wspólnota, państwo, społeczeństwo, byli w stanie pożegnać się z tą ideą i koniecznością reformy sądownictwa w takim kształcie, by zapobiec realnemu zagrożeniu dla naszego bezpieczeństwa czy integralności terytorialnej, z którym mamy do czynienia, jakże prostszy byłby świat i jakże bardziej zrozumiała i logiczna polityka. Tyle mojego wstępu, bo są te dwie sprawy, z którymi pewnie dzisiaj z Robertem tę rozmowę zaczniemy. Robert. Znaczy, mamy tutaj do czynienia z jakimś, po pierwsze, gigantyczną nieudolnością i takim oderwaniem od rzeczywistości, którą obserwujemy, jeśli chodzi o rząd. I mówię to z wielką przykrością, bo nic mnie nie hamuje, by krytykować rządu, ale smuci mnie, że muszę krytykować go z powodów, no, jakby tu powiedzieć, łatwych do załatwienia, znaczy takich, no, niepotrzebnych w gruncie rzeczy. Znaczy banalnych to jest złe słowo, ale takich, no, sądy. Nie ma, Ziobro chyba jest ministrem sprawiedliwości, który jest najdłużej ministrem. On od 6 lat kieruje tym wszystkim i z roku na rok to działa to coraz gorzej. Z roku na rok pokazuje swoją nieudolność, swój brak przygotowania do tego, co robi. Ogłasza z jakimś takim tonem podnieconym jakieś wielkie rewolucje, zmiany i to wszystko jest po prostu bez sensu, bo to wszystko chodzi tylko o jedno, sam
sam to powiedziałeś, o to, żeby mieć sędziów na gwizdek, żeby tych niepokornych, tych, którzy chcą orzekać zgodnie z prawem, po prostu wyrzucić i żeby włożyć swoich. I do tego to wszystko zmierza. Tylko problem polega na tym, że on tego nie potrafi zrobić, że ci ludzie, sędziowie, jego sędziowie są, okazują się bardzo szybko najbardziej nieudolnymi i niewykształconymi sędziami, którzy sobie nie dają radę. To wszystko się rozsypuje. No mamy po prostu coś makabrycznego i gdyby premier był premierem, by takiego ministra pogonił i by postawił na to miejsce jakiegoś sprawnego, mądrego człowieka. I powiem ci nawet więcej, aż cały drżę, gdy to mówię, ale gdyby postawił fachowca, to ten fachowiec załatwiłby mu te sądy, one by były po myśli PiSu, a my byśmy byli zadowoleni. No więc to jest kwestia absolutnego braku umiejętności zarządzania. Mamy na stanowisku ministra sprawiedliwości polityka, a nie jakąś osobę, która no, czymś by się wyróżniała. To jest jedna rzecz. No ale druga, równie ważna, to jest ta nieszczęsna granica. I tutaj chyba razem się zgodzimy, że to też jest jakaś taka gigantyczna nieudolność. Ja nie wiem, czy ja słuchałem w Sejmie wypowiedzi tej debaty na temat granicy i tam padła informacja, że od czerwca wicepremier Jarosław Kaczyński sprawę monitoruje. Czyli tak naprawdę, gdyby on był sprawnym zawodnikiem, sprawnym politykiem, który potrafi poruszać się na arenie międzynarodowej, my do sierpnia, góra do września tę sprawę byśmy załatwili. Bo to jest banalna sprawa w gruncie rzeczy do załatwienia, zdyscyplinowanie Łukaszenki. Ci uchodźcy przecież on ich sprowadza do Białorusi, czyli bez jego decyzji oni by na Białoruś nie przyjechali, prawda? Zgodzimy się. On jest tym głównym przemytnikiem tego wszystkiego. Więc zdyscyplinowanie jednego dyktatora i problem z głowy. A cóż to za problem zdyscyplinować takiego łobuza? No to jest banał po prostu. To może to Rosja robi to w 15 minut, może to zrobić Ameryka, Unia Europejska, Chiny. No, siła jakby presji międzynarodowej jest wystarczająca, by to zrobić. Natomiast Polska nie ma siły, by zdyscyplinować Łukaszenkę. My możemy wysyłać tych nieszczęsnych wojskowych, wojsko, straż graniczną i policjantów na granicę, by łapali tych nieszczęsnych ludzi, którzy się tam próbują przedrzeć do Niemiec, a nie przecież do Polski, do Niemiec. No i może mamy siłę, żeby ta sprawa trwała, by krwawiła, by to zaogniało sytuację, gdyby telewizja mogła pokazywać te obrazki, ale nie mamy siły, by sprawy zakończyć. Więc ja bym chciał, żeby to zakończyć. I teraz oddam ci głos. I tu wracamy dobrze. Ja się tak. Nawet nie tyle musisz mi go oddawać, co ja się sam sobie go wezmę, tak. Tu wracamy do tego, od czego zacząłem dzisiejszą rozmowę. To znaczy, wszelkie sposoby rozwiązania czy próby załagodzenia tego napięcia wymagają współudziału sojuszników i to bardzo konkretnych, pokojowych też rozwiązań, zaznaczmy, oczywiście. Bo tutaj NATO ani specjalnie się nie wyrywa do pomocy, ani też, jak się okazuje, to temat na inną rozmowę pomocny w ogóle nie jest i ten osławiony artykuł 5 też bardzo... Bardzo mocno chyba prosi się o jakąś solidną, krytyczną analizę też w kontekście tego, co się dzieje, ale to nie na dziś. Ci sojusznicy, którzy zdolni są dzisiaj w sposób pokojowy, dyplomatyczny, administracyjno-prawny rozwiązać czy pomóc załagodzić ten konflikt, to są dokładnie ci, z którymi jesteśmy skonfliktowani i których po dziś dzień prezes Kaczyński w kolejnych wywiadach obwinia za... atak na Polskę, odbieranie nam suwerenności i pół tuzina innych grzechów. Ja z dużym zdziwieniem, chociaż może to wyłącznie jest świadectwo mojej własnej naiwności, słucham tych wywiadów, czy czytam te wywiady, w których jest mowa, że my jesteśmy atakowani teraz rzekomo ze wschodu i zachodu naraz. Ktoś, kto chce zrównywać jakby te dwie sprawy, to jest zwyczajnie, no użyję tego słowa, po prostu niepoważny, bo jakkolwiek byśmy nie oceniali aktualnego konfliktu z Brukselą i nie ważylibyśmy racji, nie spierali się o to, jak lepiej można byłoby je wyważyć, to nie jest to w żaden
sposób dla trzeźwego człowieka porównywalne z tym, co robi dzisiaj wobec Polski i czym grozi Polsce Aleksander Łukaszenka. Widzimy też doskonale, że ta sama Unia Europejska, którą dziś rządząca polską prawica oskarża o brak solidarności, o egoizm, o samolubność i granie wyłącznie w interesie Niemiec, jest realnie też jedyną strukturą, która ma dziś tak dużą moc gospodarczą przede wszystkim, żeby być w stanie jeszcze próbować dyktować warunki niedemokratycznym siłom na zewnątrz. I to jest wielkie historyczne szczęście Polski, że jesteśmy częścią tego bloku, bo w świecie suwerenistycznych i autokratycznych ambicji i świecie, który znowu podlega coraz większemu rozbiciu na interesy narodowe, jeszcze tylko to, że jesteśmy częścią największego na świecie i najzamożniejszego na świecie bloku konsumentów w ogóle i bloku, który dysponuje może nie imponującą siłą militarną czy nuklearną potęgą, ale przede wszystkim siłą portfeli bogatych państw Zachodu, możemy cokolwiek jeszcze próbować zrobić. Osamotnieni bylibyśmy naprawdę zdani na łaskę wszelkich autokratów i tyranów tego świata, z którym nie bylibyśmy w stanie podskoczyć i przeciwko którym bardzo wątpliwe, że i Ameryka w naszej sprawie kiwnęłaby palcem. No, prawda jest taka, że pół świata chciałoby przeprowadzić się do państw, do tych bogatych, zwłaszcza państw Unii Europejskiej. Tu zostało stworzone coś, o czym miliony ludzi na świecie marzą. Tak to wygląda. Miliardy. Paszport Unii Europejskiej to jest jak znak przynależności do tego najlepszego świata. I to jest wszędzie, nawet w Stanach Zjednoczonych, nawet europejskie marzenie, to funkcjonuje. No dobrze, ale z drugiej strony mamy Jarosława Kaczyńskiego, o którym mówiłeś, który wciąga nas w swoje szaleństwo. On chce zbudować z Polski oblężoną twierdzę i chce nas wszystkich tutaj nam zamącić w głowach, zmusić nas do tego, byśmy uwierzyli, że wszyscy tutaj chcą nas atakować. Jeden Jaro, wybitny stratek, nas może uratować i musimy się oczywiście słuchać go, bo inaczej będziemy nieszczęśliwi i zagrożeni. Jeżeli ktoś wierzy, to mu współczuję w te głupoty. No jak proszę bardzo, no jeżeli, ale naszym jakby obowiązkiem jest mówienie, że jest to taka prymitywna, najbardziej prymitywna propagandowa zagrywka znana z autokracji jakby od zawsze. I nie możemy się temu poddać, bo jak się poddaniemy, to staniemy się jakby niewolnikami manipulacji Kaczyńskiego i jego. To będzie jakby koniec naszej wolności. Robert, trzy słowa, przepraszam, tak. Bo chcę zachować proporcje dzisiejszej rozmowy. Trochę z mojej winy przyciągnęliśmy początek. Trzy słowa, Robercie. Jesteśmy po święcie niepodległości. To jest święto w sensie oczywiście ważnej daty w kalendarzu i ważnej rocznicy, którą obchodzimy, choć realnie na ulicach polskich miast to często święto nie jest. Kilka słów od ciebie na temat tego, co ty widziałeś 11 listopada, co o tym myślisz i jakie wnioski po tym weekendzie wyciągasz. Boże, 11 listopada to jest Warszawa, to jest Marsz Niepodległości i to jest Kalisz, czyli coś jeszcze 100 razy gorszego. Wydaje mi się, po pierwsze, jeśli chodzi o 11 listopada, może zmartwię cię, ale uważam, że to święto jest częściowo przypadkowe. Tak naprawdę przed wojną ono odbyło się tylko dwa razy i wszyscy zastanawiali się, co z tym 11 listopada zrobić. To jest zasługa lat 80., to, że uważamy, że ono jest takim fajnym świętem naszym, świętem odzyskania niepodległości, bo tak naprawdę to było święto pyskowania przeciwko komunie, mówienia, my jesteśmy Polską niezależną, a tam komuniści mają swoje święto 22 lipca, a my mamy swoje. Tak wołała opozycja i to jest święto wygranej opozycji. Tak to widzę i niech tak będzie. Okej, niech tak będzie. Zgadzam się z tym. Jednak, no dobrze, no to sam to sprowokowałeś. Dziś jednak, prawdę mówiąc i paradoksalnie, najważniejsze święto narodowe jest tym samym, tą samą rocznicą, nad którą właściwie władze centralne mają najmniej kontroli. W ogóle nie mają kontroli. To jest, dlatego zwróć uwagę, że to święto 11 listopada, najpierw było to święto
to była rocznica przyjazdu Piłsudskiego do Warszawy, do niepodległej już Polski, bo Rada Regencyjna już wcześniej ogłosiła niepodległość Polski. Potem było to święto sanacji, potem to było święto podziemne przeciwko PRL-owi, a teraz zawłaszcza 11 listopada nam skrajna prawica, która jest bardziej prawicowa niż PiS, a którą PiS sobie wychował. Nie teraz, tylko od ponad 10 lat. Znowu ponad 10 lat. No, ale wiesz, to teraz to się rozwinęło, bo teraz to już święto państwowe. Te marsze, to już ma wszystko plasterek, pieczątkę państwa. I tak to wygląda i to wygląda bardzo źle, bo państwo nad tym nie panuje, a kwitnie nam skrajna prawica i zastanawiam się, gdzie stanie się bariera, bo te siły, które w cywilizowanych krajach Unii Europejskiej są marginesem marginesu, u nas stają się jakby partnerem dla PiS-u, bardzo takim cennym pomocnikiem. No w tym kierunku Polska skręca, co zresztą wydaje mi się pasuje to Kaczyńskiemu. Jemu to pasuje, tak jak Orbanowi pasował przez wiele, wiele lat Jobbik. On zawsze może tym straszyć, może wezwać tych strażników, by bronili kościołów czy czegoś innego. No to po prostu im pasuje. Taka jest gra. To jest z twojej strony zaproszenie do otwarcia dużo większego wątku, bo musimy pamiętać, że koncesjonowanymi narodowcami Kaczyńskiego dzisiaj nie są konfederaci, nie jest Ruch Narodowy, tylko jest nim Bąkiewicz i jego ludzie, których Andrzej Stankiewicz z Onetu nazywa całkiem zresztą zabawnie Bączek Jugend, przepraszam, o, taką wymyślił na nich sobie krótkochwilną nazwę Andrzej Stankiewicz. I to akurat ta ostatnia grupa jest tak naprawdę tą koncesjonowaną endecją, czy pseudoendecją, czy ONR-em. Współczesnej rządzącej prawicy, gdyż z tak skonstruowanym Marszem Niepodległości coraz więcej problemów mają tak naprawdę ci, którzy rządzili jeszcze świadomością tej prawicy na prawo od PiS-u 10 lat temu, znaczy ludzie w rodzaju właśnie Bosaka, Winnickiego, dzisiejszych konfederatów, tak? którzy w jakimś sensie to trochę umyka głównonurtowej opinii publicznej. Właściwie znów ta rotacja Święta Niepodległości jest prawdziwie fascynującym tematem. Znów tym razem oni trochę tracą kontrolę nad przedsięwzięciem, którego byli pomysłodawcami i autorami przez dobrych parę lat. I to właśnie od tego zawiązanego trochę ad hoc, trochę z powodu zbieżności interesów, a trochę z powodu pragmatyki sojuszu między PiS-em a Bąkiewiczem ogniskującego się wokół strajków kobiet przede wszystkim zeszłorocznych, kiedy to Bąkiewicz na Ochotnika wyrywał się jako przedstawiciel awangardy broniącej kościołów. Prowadzi prosta linia do tego, co dzieje się dziś i co będzie działo się dalej. Ale obraz, jaki próbuję tutaj odmalować, jest chyba dużo bardziej skomplikowany niż tylko tak, to, co zawsze się o PiS-ie mówiło, czyli że on próbuje zblokować prawą ścianę i tam się dosunąć i wszystkich innych wykluczyć. Ta operacja nie jest już też taka prosta, nie jest to też aż tak jednoznaczne jak to, co zrobił Orban z Jobbikiem. Znowu, to porównanie moim zdaniem też zaczyna po prostu, już coraz mniej pasuje do tego, bo Orban po prostu z Jobbikiem politycznie wygrał i koniec. Znaczy Jobbik po prostu przegrał politycznie z Fideszem Orbana. Ale tak jak powiedziałem, to jest zaproszenie do naprawdę, naprawdę długiej dyskusji. Ja bym jeszcze jedną rzecz powiedział, przepraszam. Paradoksalnie też, nie chcę, żeby to zabrzmiało w obronie rządzących, ale też pamiętajmy, że ludzie, którzy zostali aresztowani w Kaliszu i którzy najprawdopodobniej usłyszą zarzuty szerzenia nienawiści na tle rasowym i religijnym, to jest jeszcze inna ekipa. To są ludzie, którzy właściwie tworzą własny ośrodek, nie wiem jak go nazwać, nacjonalistyczny, związany z teoriami spiskowymi, antyzachodni to na pewno, antyliberalny, wokół takich figur, które już nawet nie są istotne politycznie, bo Jabłonowski, Rybak czy eks-ksiądz Międlar
to nie są w ogóle też postaci, które miałyby znaczące poparcie polityczne. Znaczy liczba ich zwolenników liczy pewnie w całej Polsce kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób maksimum, ale to są ludzie, którzy zrobili karierę w odmętach internetu, radykalno-prawicowo, youtubersko-streamerskiego i też tak moim zdaniem należy na nich patrzeć. W jakimś sensie byłoby pewnie nieuczciwe obwinianie Warszawy, Morawieckiego, Kancelarii Premiera czy PiSu za to, co robią ci ludzie, bo oni są produktem jeszcze innej dynamiki, dynamiki internetowej, dynamiki, która pozwoliła im tak, zdobyć sławę. Na pewno są produktem dynamiki internetowej, ale w internecie jest wszystko i oni dzięki władzy otrzymali takie turbodoładowanie. Zwróć uwagę, to się wszystko przechyla na prawą stronę i tak naprawdę każdy, i ktoś jest większym prawicowcem w tej chwili w Polsce, tym zyskuje poklask także PiSu, także rozmaitych posłów, którzy są w parlamencie. To wszystko tak działa. Więc jak ci rzecz łatwo jest funkcjonować, bo wystarczy krzyczeć, że Unia Europejska jest zła, że Żydzi gdzieś tam funkcjonujący to są źli, że mamy w Polsce jakąś piątą kolumnę i oczywiście ta piąta kolumna to jest to wszystko, co jest od PiSu w lewo, czyli że i Platforma, i PSL, i Lewica, i tam wszystko, co sobie wymyślimy, i Hołownia, więc mamy jakby taką szaloną atmosferę, która nie pozwala myśleć. A jeszcze zamykając ten wątek, chcę powiedzieć, że ona prowadzi do, ta atmosfera prowadzi do szaleństwa, ale nie prowadzi do rozwiązywania problemów. I to widzimy jakby na przykładzie tejże granicy polsko-białoruskiej, o której wszyscy mówią, bo przecież to, że konflikt na granicy przestanie być konfliktem, nie zależy już w tej chwili od Polski, tylko zależy od Macrona, od Angeli Merkel, od Putina, od Stanów Zjednoczonych, od Chin. Te największe mocarstwa tak naprawdę, i to już widzimy z informacji, które napływają do agencji prasowych, te rozmowy na szczycie. Prawica może jęczyć, że ponad naszymi głowami, no ale jak ktoś jest mało sprawny intelektualnie, to go się do rozmów nie zaprasza. Więc ponad naszymi głowami tego mało sprawnego intelektualnie rządu po prostu sprawa jest załatwiana. I ona będzie załatwiona nie w naszym interesie, tu interes Polski już jest trzeciorzędny, tylko w interesie wielkich mocarstw, tych silnych, tych najważniejszych. Oni to sobie sami załatwią. A mogliśmy to sami wcześniej, o tym już mówiłem na początku, w lipcu, w sierpniu, we wrześniu, używając narzędzi unijnych i natowskich, sami tę sprawę zamknąć bardzo wcześnie. No tak to wygląda. I tutaj już tylko hasłowo o ostatnim wątku, który chciałem powiedzieć, o którym chciałem powiedzieć. Bardzo ciekawe informacje, nie zaskakujące, ale na pewno warte odnotowania, przynosi wczorajszy sondaż United Surveys dla dziennika Gazety Prawnej. 57% Polek uważa, że wyrok, decyzja Trybunału Konstytucyjnego sprzed roku i zaostrzenie prawa aborcyjnego sprawiło, że nie chcą, czy mniej chcą mieć dzieci w Polsce. No tak. A zdecydowana większość generacji 18-29, tej najmłodszej, już nawet nie milenialsów, a zoomerów, jest zdecydowanie za liberalizacją obowiązującego w Polsce prawa. To nie jest zaskoczenie, to nie jest szok, to nie jest nowość, ale zawsze takie dane, gdy widzimy je czarno na białym na papierze opracowane przez badaczy, są warte przypomnienia. Więcej niż połowa Polek uważa, że przez to, co się w tym kraju dzieje, jeszcze mniej niż dotychczas chce się rodzić w Polsce dzieci i zakładać rodzinę. To jest istotna informacja w kontekście demograficznej katastrofy, którą widzimy w Polsce na własne oczy. I ja tym zdaniem na dziś zakończę. A ja też chcę dorzucić dwa zdania do tego. Dwa elementy są w tym bardzo widoczne, w tym co mówisz. Pierwszy element, że społeczeństwo nam się, mamy, polskie społeczeństwo jest coraz bardziej liberalne i przesuwa się na lewą stronę, jeśli chodzi o poglądy. To widać, co pokazują inne badania również. No, natomiast liberalno-wolnościową. Liberalno-wolnościowe. Nie wiem, co
Ale zwłaszcza młodzi deklarują, więcej młodych, to są badania COBOS-u, więcej młodych w wieku 18-29 ma poglądy lewicowe niż poglądy, deklaruje poglądy lewicowe niż poglądy prawicowe. I to jest coś, ewenement od ponad 20 lat. Dobrze, to jest, a z drugiej strony polska polityka. To, co widzimy w telewizji, to, co czytamy w gazetach, jest coraz bardziej przesuwa się na prawo. Więc normalny Polak jest coraz bardziej lewicowy, a normalny polityk, którego widzimy w telewizji, jest coraz bardziej prawicowy i zieje tym czarnym podniebieniem. To jest jeden element. A drugi, katastrofa demograficzna, to jest także efekt absolutnej nieudolności jakby polityki demograficznej, która trwa, bo ja rozumiem, że ta polityka jest bardzo trudna i każdy by się miał kłopoty, by ją prowadzić, ale ta zapaść jest po prostu tak radykalna, tak mocna, że naprawdę coś musi młodych Polaków w tym kierunku pchać, że po prostu nie mają dzieci, no nie chcą zakładać rodzin, to wszystko się zmienia. Więc wszystko odwrotnie, panie Kaczyński, to wychodzi. Świat na opak. Nie chcę zwalać tak bardzo na tę prawicę, bo po prostu jest mi żal, chociaż nie lituję się nad nią. Ale to są procesy oczywiście, które dotyczą wielu krajów Zachodu i Polska dołączyła do stawki państw rozwiniętych. No tak, ale nie do końca, dlatego że na tle Francji, czy na tle Holandii, czy chyba bodajże także Niemiec, Polska jest zdecydowanie krajem, w którym ubywa, znaczy w którym najmocniej ten przyrost naturalny został zahamowany. To nie jest jakby, to już nie jest kwestia tylko pewnych wielkich trendów, ale także działań politycznych. Demografowie i socjologowie posługują się takim oksymoronicznym stwierdzeniem ujemnego przyrostu naturalnego. To brzmi absurdalnie, ale niestety tak właśnie to zjawisko, w którym mamy do czynienia, po prostu należy nazwać, bo Polaków, drodzy Państwo, i Polek ubywa. Co roku miasto wielkości Kalisza, Kołobrzegu czy Opola, strzelam z pamięci, mam nadzieję, że mieszczę się w tych widełkach, po prostu znika z mapy Polski. Robercie i drodzy Państwo, i tak wykorzystaliśmy więcej czasu niż mamy przewidziane w harmonogramie, którym sami zresztą sobie wymyśliliśmy, dziękując za dzisiejsze spotkanie i zachęcając do lektury przeglądu, jak co tydzień. Jakub Dymek. Robert Walenciak. Dziękuję. Do usłyszenia.